Serwis informacyjny 7 maja, Edyta Nawrocka. Witam Państwa i zapraszam. Kolejna rozprawa w sprawie korupcji wyborczej została odroczona, ponieważ nie stawiło się dwoje oskarżonych. Na poprzedniej rozprawie sędzia odczytał zeznania Roberta S., który przyznał się do nakłaniania wyborców do głosowania na polityków Platformy Obywatelskiej, w tym ówczesnego prezydenta Piotra Kruczkowskiego, w zamian za pieniądze i alkohol. Na ławie oskarżonych zasiada 6 osób, w tym były radny miejski i prezes Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji Stefanos E. Na dzisiejszej rozprawie nie stawiło się dwoje oskarżonych, Agnieszka L. i Stefan W. Problemy z skontaktowaniem się z Agnieszką L. zgłaszała także jej obrona. Kobieta prawdopodobnie zmieniła miejsce zamieszkania. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Agnieszka L. dotychczas przebywała w Grecji, a obecnie znajduje się w Irlandii. Sąd wydał nakaz aresztowania kobiety, ponieważ jej nieobecność na rozprawie nie została usprawiedliwiona i istnieje podejrzenie, że Agnieszka L. będzie próbowała unikać wymiaru sprawiedliwości. Podobnie wygląda sytuacja Stefana W., za którym został wysłany list gończy. Oskarżonym w tej sprawie za udzielanie korzyści majątkowych i osobistych w celu skłonienia osoby uprawnionej do głosowania w określony sposób grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Sprawa została odroczona bez podania kolejnego terminu. Około 80 milionów złotych może kosztować przebudowa dawnych obiektów pokopalnianych na Park Wielokulturowy Stara Kopalnia. W tym roku do 11 milionów, które przyznało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, miasto będzie musiało dołożyć 8 milionów. Ale jak mówią przedstawiciele władz, to prawdopodobnie jedyny tak duży obiekt tego typu w Europie, więc inwestowanie się opłaci, a turyści przyjadą. W tej chwili po problemach z pierwotnym projektem, który nie spełnił oczekiwań i z upadłością poprzedniego wykonawcy, prace ruszają na nowo. Na budowie pracuje 100 osób. Ma pracować docelowo 150, a pierwsze efekty prac już widać. Jak twierdzi prezydent, w Polsce i prawdopodobnie też w Europie nie ma drugiego tak dużego i tak dobrze zachowanego kompleksu kopalnialnego jak ten w Wałbrzychu. Jesteśmy, myślę, że gdzieś na poziomie 60% realizacji i mamy praktycznie zapewnione finansowanie, no powiedziałbym, w 90% całego projektu już do samego końca. W Parku Wielokulturowym według nowego projektu będzie miało miejsce Muzeum Węgla i Górnictwa w budynkach 7, 9 i 10, Muzeum Techniki Przyszłości w budynku numer 8, przejście podziemne z panoramicznymi prezentacjami multimedialnymi, czyli Okno Historii, Kuźnia Talentów, gdzie mają być prezentowane efekty pracy twórczej w sztuce użytkowej, Centrum Ceramiki Unikatowej w dawnej kotłowni, czyli budynku numer 4, gdzie będą warsztaty i ekspozycje oraz wieża ekologii. Za 2 miesiące ma być też gotowy budynek kuźni z odtworzoną drewnianą podłogą. Gotowa jest już kotłownia w budynku numer 11, gdzie zachowały się duże maszyny, a dzięki nowoczesnym technikom laserowym będą sprawiały wrażenie, że pracują i przemieszczają się pomiędzy nimi trójwymiarowe postacie. W budynkach numer 3 i 5 ma być siedziba administracji, a na podwórzu pomiędzy budynkami Muzeum Największych Maszyn. Na miejscu po zburzonym budynku nowej łaźni będzie parking i amfiteatr. Wejście do kopalni zostało zaplanowane zupełnie inaczej. Wejście do starej kopalni będzie od ulicy Wysockiego i wejściem będzie skonstruowana jakby tory, taka rampa kolejki, która no, pod ziemią była elementem codziennym życia i transportu i życia i pracy górników. I ta rampa zaprowadzi odwiedzających właśnie do przebudowanej sztygarówki, gdzie będą kasy, toalety, recepcja. W łaźni łańcuszkowej, czyli w budynku numer 1, ma się znaleźć przyszła siedziba zespołu pieśni i tańca Wałbrzych. W budynku numer 2, pierwotnie nieujętym w projekcie, jest duża sala o powierzchni 350 metrów z przeznaczeniem na cele kulturalne. W budynku numer 8 znajdą siedzibę organizacje pozarządowe. Pewien kłopot sprawia sąsiad, firma Eco Carbo Julia. Tam mamy u góry hałdę, a w środku osadnik, który jest eksploatowany i wypełniany ma być ziemią. Stąd nasza bardzo, powiedziałbym, pełna determinacji pozycja, do której przekonywaliśmy szanownych radnych, żeby tam na terenie Eco Carbo Julii nie było prowadzone nic, co może zagrażać funkcjonowaniu takich obiektów zrekonstruowanych kosztem kilkudziesięciu milionów złotych publicznych pieniędzy. Nie ma jakiejś granicy, która by oddzielała wpływy tamtej działalności na starą kopalnię, więc tamta działalność musi być prowadzona niezwykle starannie. Jak mówi prezydent, żeby utrzymać tak potężny obiekt, trzeba będzie ściągnąć do Wałbrzycha tysiące turystów. Stąd daleko idące zmiany w pierwotnym projekcie.
Prace mają się zakończyć do końca 2014 roku, a być rozliczone do połowy 2015. Inaczej miastu zagrażać będą wysokie kary. Nie obejmuje to jednak budynków remontowanych poza projektem. Szacunkowy koszt inwestycji to w tej chwili około 80 milionów złotych. Stąd próby pozyskania dodatkowych środków, na przykład z Urzędu Marszałkowskiego, na przebudowę wjazdu i z funduszy norweskich. Do tej pory ministerstwo przyznało 35 milionów złotych, a gmina wyłożyła 17 milionów. Punktualnie o godzinie 9 maturzyści w całej Polsce zasiedli do pisania egzaminu dojrzałości. Maturalny maraton rozpoczął dziś pisemny test z języka polskiego. Rola autorytetu w społeczeństwie na podstawie przedwiośnia Stefana Żeromskiego oraz przeszłość w Glorii Victis Elizy Orzeszkowej i Mazowszu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Takie były tematy do wyboru na maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym. Uczniowie z Zespołu Szkół Politechnicznych Energetyk oraz drugiego liceum ogólnokształcącego w większości uznali egzamin za łatwy. Akurat dobrze trafiłem, bo wczoraj elegancko przygotowałem się z przedwiośnia, a drugi temat był na temat właśnie autorytetu w przedwiośniu. Uważam, że nie jest to trudny temat, bo można tutaj dużo naciągnąć sprawy, tak? Autorytet no, jest takie pojęcie, które jest nam znane nawet teraz w XXI wieku i bardzo miło się o tym pisało. Same tematy to myślę, że nie było aż tak źle, można było się jakoś tam przygotować. Tak, no przedwiośnie, ja osobiście pisałam przedwiośnie, koleżanka Glorii Victis, jakoś poszło. Spokojnie, wydaje mi się, że wszystko napisałem, jakieś tam 50% pewnie uzyskam. Zaskoczyły mnie pytania językowe w pierwszej części egzaminu, a wypracowanie poszło raczej spokojnie. Aby egzamin maturalny był zaliczony, zdający musi uzyskać co najmniej 30% punktów z części podstawowej wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Nie wszyscy maturzyści liczą, że taki wynik uda się osiągnąć. Jestem za leniwy, także nie czytałem nic w trakcie roku, cudem zdałem. Wyszedłem pierwszy, nie chciało mi się siedzieć, nie pisałem praktycznie drugiej części, napisałem z 50 słów, nie poszło. W kolejnych dniach maturzyści przystąpią obowiązkowo do egzaminów pisemnych z matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego oraz ustnych z polskiego i języka obcego. Chyba najtrudniejszy będzie język angielski, tak? To jest rzecz nam najmniej znana. Tutaj najwięcej stresu nam przyspaja matura ustna. Stoimy tutaj oko w oko, mamy wyznaczony czas, dosyć krótki czas. Po zmianie formy w ogóle matury ustnej jest to dużo trudniejsze niż kiedyś. Przede wszystkim matematyka, no bo fakt jest to dla mnie trudny przedmiot. No i angielski przede wszystkim. No zobaczymy jeszcze prace maturalne, jak nam pójdą ustne. Dokładnie, ustna tak. Z polskiego. Może ogólnie zobaczymy, mam nadzieję, że chociaż te 30-50% będzie. Chętni mogą przystąpić także do dodatkowych egzaminów pisemnych z wybranych przedmiotów, maksymalnie 6. Muzeum w Wałbrzychu jednak nie zostanie całkowicie zamknięte na czas remontu. Taką decyzję podjął prezydent miasta Wałbrzycha. Decyzję o pozostawieniu muzeum otwartego podjęto w dniu, w którym miało zostać według wcześniejszych planów zamknięte. Nowa koncepcja zakłada, że remont będzie przebiegał etapowo i wyłączone ze zwiedzania będą sale aktualnie remontowane. Stwarza to spore wyzwanie logistyczne dla pracowników muzeum, jednak władze miasta nie dopuściły innej możliwości niż remont przy otwartych drzwiach. Muzeum nie jest zamknięte, co okazuje się, wymaga czasami potwierdzenia, że szefuje w tym mieście prezydent miasta. Pan dyrektor, który czasami, jak wielu innych moich współpracowników najbliższych, o tym zapomina, to czasami pan prezydent musi to przypomnieć. Więc muzeum działa i będzie działać i będzie otwarte. Mimo wielkich wysiłków, którzy pracownicy muzeum razem z panem dyrektorem będą musieli podejmować, żeby połączyć dwie rzeczy, to znaczy otwarcie instytucji kultury dla wszystkich odwiedzających, jak i wielki remont, który w muzeum będzie się toczył. Dyrekcja muzeum zapowiada, że w miarę możliwości placówka będzie funkcjonować normalnie. Na czas remontu generalnego poszczególnych sal będą one wyłączane ze zwiedzania. W przypadku, kiedy większa część placówki będzie w trakcie prac remontowych i wiele ekspozycji będzie niedostępnych dla zwiedzających, muzeum nie będzie pobierać opłat za wstęp. Gmina Wałbrzych musi znaleźć w budżecie około 680 tysięcy złotych obiecanych instytucjom kultury w ramach dotacji do środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Kilka miesięcy temu prezydent Wałbrzycha zapowiadał, że zmieni się sposób funkcjonowania i finansowania wałbrzyskiej kultury i zachęcał dyrektorów placówek do poszukiwania środków zewnętrznych. W zamian za skuteczność działań prezydent obiecał, że gmina dołoży również swój wkład własny do pozyskanych funduszy. Dyrektorzy placówek stanęli więc na wysokości zadania i pozyskali łącznie 1 814 600 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co stanowi pewien fenomen, ponieważ w ubiegłym roku ministerstwo przekazało do Wałbrzycha na podobne zadania niespełna 113 tysięcy złotych. Gmina Wałbrzych zgodnie ze zobowiązaniem musi teraz dołożyć do projektów około 680 tysięcy złotych. Oznacza to zapewne poszukiwanie oszczędności w i tak już mocno napiętym budżecie. Na razie trudno powiedzieć, gdzie będziemy tych oszczędności szukać. Pewnie trochę w administracji, pewnie trochę przesunięcia inwestycyjne, być może w innych dziedzinach, ale trudno nie wspomagać instytucji kultury, jeśli czterokrotnie rośnie liczba nagrodzonych ich wniosków o pieniądze i dwudziestokrotnie wielkość pozyskanych środków. Pozyskane fundusze zostaną spożytkowane na wiele różnych sposobów. Miasto dofinansuje m.in. przedsięwzięcia artystyczne w teatrach, spektakl Miasto Duchów w Teatrze Dramatycznym w kwocie 35 tysięcy złotych oraz spektakl Urodziny i Wieczorynki w Teatrze Lalki i Aktora w kwotach 24 tysiące i 9 tysięcy złotych. W Książu zaplanowano już częściowy remont mauzoleum Hochbergów i wymianę poszycia dachowego w samym zamku. Całość kosztów oszacowano na prawie 1 600 tysięcy złotych, z czego ministerstwo zapowiedziało dofinansowanie w kwocie 500 tysięcy złotych. Muzeum otrzyma od miasta część środków na remont wnętrz i dachu oraz zakup unikatowej porcelanowej filiżanki za łączną sumę prawie 150 tysięcy złotych. Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki Ensemble imienia księżnej Daisy otrzyma z ministerstwa i od gminy Wałbrzych po 100 tysięcy złotych. 88 tysięcy złotych z gminy oraz 145 tysięcy z ministerstwa trafi do zespołu pieśni i tańca, m.in. na doposażenie kostiumerii i zaplecza technicznego w związku z przeprowadzką do nowej siedziby. Ponad 46 tysięcy złotych od gminy i 90 tysięcy z ministerstwa otrzyma Biblioteka pod Atlantami na modernizację oddziału dziecięco-młodzieżowego i dwa projekty – Mój świat, moje wartości i Zasłuchaj się w książce. Galeria Sztuki BWA Zamek Książ na organizację warsztatów fotograficznych uzyskała dofinansowanie z ministerstwa w kwocie 25 tysięcy złotych, a gmina dołoży jeszcze 13,5 tysiąca. W serwisie informacyjnym to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René Wałbrzych, Piłsudskiego 50.